Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson, a to jest Minecraftcik. To jest Minecraftcik. Ja jestem dzisiaj, no jeszcze, niestety sam, jeszcze chłopaków nie znalazłem tutaj na tym świecie. No ale słuchajcie, jesteśmy znowu w naszej wiosce. Jest to, no, znaczy w naszej, no w mojej tutaj na razie, ja ją tutaj znalazłem, jest tutaj całkiem fajnie. Plan na dzisiejszy odcinek, no nie mam za bardzo planu, ale myślę, że coś tutaj znajdziemy. Przede wszystkim chciałbym znaleźć łóżko jakieś, ponieważ nie mam wełny, więc będziemy, wyruszymy w podróż w poszukiwaniu wełny, żeby po prostu cokolwiek mieć takiego, wiecie, żebyśmy mogli się na czymś położyć. Mamy też, za wiele nie pogram od ostatniego odcinka, wczoraj go nagrywam, w ogóle właśnie to się zmieniło, zapomniałem wam to powiedzieć, patrzcie. Mam innego skina, to jest totalny kozak. Wyglądam trochę taki Indiana Jones, nie? Mam nadzieję, że wam się podoba. Tutaj na tą serię właśnie w Jurassic World, tak to nazwijmy. Tutaj, no, będziemy mieli właśnie takiego skina, ale założę sobie tą zbroję póki co. Nie mamy jeszcze spodenek tylko, więc spodenki też warto zrobić. Ale jeszcze nie mamy żelaza, więc to też będziemy potrzebować. Dobra, weźmy sobie jakieś pochodnie. Ja bym zrobił w ogóle tych pochodni troszkę więcej, znalazł co nieco tutaj na tym świecie. No bo warto tutaj coś poeksplorować, nie? Dobra, czekajcie, co mi będzie potrzebne? Na pewno żarcie jakieś, chciałem przepalić, aha, chciałem przepalić, więc weźmiemy w sumie ten piecyk właśnie, uciekło mi słowo, przepraszam bardzo. Przepalmy sobie całe ziemniaki, żeby po prostu mieć co jeść, tu mam jeszcze jakieś dwa schabiki, więc spoko. Jak widzicie, mam przygotowane już dwa barwniki pomarańczowe i one są po to, żeby zafarbować... O, zbagowałem się. One są po to, żeby zafarbować wełnę, którą mam nadzieję, że znajdziemy w dzisiejszym odcinku. Fajnie by było, no bo nie mamy łóżka, a przydałoby się na czymś spać, bo w nocy nie możemy. A tu nie ukrywam, jest ciężko, bo tych dinozaurów to tutaj troszkę jest, tam gdzieś były, tu są na górze, widzicie kolejne, więc jest ciężko. Dobra, wełna, czyli potrzebujemy tak naprawdę... Ej, w sumie miałem tam dwa żelaza, więc w sumie weźmiemy sobie, zrobimy nożyczki, więc jak spotkamy jedną, no jedną owcę, no max dwie, to powinniśmy już mieć tak naprawdę na łóżko, więc weźmiemy sobie tutaj, zrobimy z tego akurat i tak, no jedynie mógłbym kilof z tego zrobić, ale to jeszcze myślę, że zdążymy znaleźć żelazo. Więc zróbmy sobie tak, weźmy sobie jakieś już ziemniaczki, wiadomo, żeby mieć co jeść. No i lecimy szukać tak naprawdę owcy. Mam nadzieję, że znajdziemy gdzieś tutaj w pobliżu. Mam nadzieję, że będą. Bo jak nie będzie, to mamy problem. O, są kozy, ale ciekawe, czy z kozami można coś zrobić. Czy je można ogolić? Chyba nie, niestety nie możemy. Muszę pamiętać, jak tu wrócić, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia, jak tu wrócę później. Więc musimy pamiętać drogę. Słuchajcie, jeżeli wam się odcinki podobają właśnie z tego Jurassic World'u, a widziałem, że podobają wam się, bo wyświetlenia pod ostatnim filmikiem były mega fajne, mimo że się bardzo opóźnił mi film, ponieważ wrzuciłem go chyba dopiero o 21. No, ale mamy kaniona tutaj. Ale kozak, fest. Zaraz sobie tu do niego wejdziemy też, tylko chciałbym mieć już tą wełnę, chciałbym tą wełnę znaleźć. W każdym razie, spóźniłem się z filmem z tego powodu, że po prostu wrzuciłem go na YouTube'a, ale na YouTube jest jeszcze przetwarzanie i to przetwarzanie przetwarzało mi się prawie 2 godziny, zrezygnowałem, usunąłem ten film, wrzuciłem go jeszcze raz, no i się o wiele szybciej zrobił, więc coś się musiało zepsuć na YouTubie tam, że po prostu nie chciał mi się przetworzyć, no i niestety tak późno się film pojawił. Mam nadzieję, że to się już nie powtórzy, dzisiaj nagrywam szybciej sobie to ogarnę, żeby już mieć to z głowy, no i będę, mam nadzieję, że się dzisiaj wyrobię na 19:19, tak jak miały być odcinki zawsze. Dobra, no nie widzę żadnych owiec, nie wiem dlaczego się tutaj owce nie respią, zawsze tych owiec było dużo jakoś na tych, no już i się noc robi, to jest w ogóle najgorsze teraz, że mamy noc jeszcze prawie, więc już w ogóle jest dramat. Owce, proszę, znajdźcie się jakieś owieczki. Świat jest mega fajny, się wygenerował, naprawdę bardzo ładny. Tam o, kolejnego widziałem tego, jaką ma. No, dinozaura właśnie, zapomniałem. Nie znam się w ogóle na dinozaurach, jeśli chodzi o nazwy. Nie wiem, jak one się nazywają. No nie, robi się noc. Ja tak nie mogę w takich warunkach tutaj przebywać. Proszę, niech się znajdzie jakaś wełna. Proszę. Zaraz będzie tak ciemno. O, lekko działa... O, kurczę, patrzcie. Co jest grane? Ja nawet nie wiedziałem, że to tak działa. Widzicie, że pochodnie jakby oświetla nam teren. Bardzo fajnie. O nie! O nie, to mnie zaczęło bić. O, tu jakieś... W ogóle się rozpadają. Nie wiem, co się dzieje. W ogóle masakra. Czekajcie, wezmę sobie to do ręki. Drugiej F. W ogóle na F. Tak, na F to można było przekładać, więc spoko. Już wiemy. Lata mi tu, kurde, jakiś syf koło twarzy. Jakiś coś. Dobra, tam jest Enderman. To jest man... Kurde, znowu mi tu coś lata. Wypieprzaj stąd. Jakiś molek. Czekajcie, urwę. Złapię go. Chodź tu. Nie udało mi się. Trudno, dobra, lecimy dalej. Owce. No, ej, naprawdę, ja nie wiem, czy w ogóle są owce na tym Minecrafcie.
Bo naprawdę odkąd tutaj gram, ani razu nie widziałem owcy, ani razu, ale mamy jakieś świnki, więc w sumie to je pozabijam. Niestety jest noc, kurczę, ja bym tak chciał dzień. Niestety w nocy to tu jest, nic nie widać prawie. Chyba, no nie, shadery jak załączę, to tym bardziej. Właśnie swoją drogą, to też chciałem zadać wam pytanie. Czy chcecie, żebym grał na shaderach? Bo w sumie mam shadery. Pokażę wam zaraz, jak to by wyglądało na shaderach teraz. Patrzcie, tutaj teraz przełączymy sobie jakoś shadery i weźmy sobie te, bo to są moim zdaniem chyba najlepsze. Mimo, że są chyba najciemniejsze, więc tu już w ogóle może być mało widać. To co się nie chcą się mi przełączyć za bardzo. To są czokapiki extreme. O, wow. No widzicie, póki co to tutaj niezbyt wiele widać, jakieś mi przyszło powiadomienie, więc przepraszam, było słychać Facebooka, może dobrze by było, jakbym go wyłączył, to by było na pewno lepiej. Dobra, no jak widzicie, no w sumie nie, coś tu widać, nie? No możecie napisać, czy wolicie shadery, czy... Oła, no nie, ja nie jestem gotowy teraz na to, żeby z wami się bić. Nie tej nocy, proszę. Musimy wyjść gdzieś na drzewo, muszę włączyć te shadery na razie, bo teraz to niespecjalnie, one mi są... potrzebne, więc wyłączmy może je, żeby móc normalnie prowadzić odcinek. Szybko przełączcie się, bo zaraz mnie zabiją, to nie jest dobrze tak stać. Ała, właśnie o tym mówię, ała, właśnie ten lag, że to trwa troszkę. Dobra, zjedzmy sobie ziemniaka, nadal nie widzę czego? Owiec. No to jest dla mnie jakiś dramat, przecież tu prawie nic nie widać, cały odcinek będzie ciemno, tak być nie może. Proszę, niech się znajdą jakieś owce, proszę. Tu jest creeper. Ja już się zgubiłem, ja już nie wiem jak wrócić do domu. Będziemy musieli szukać go jakoś. Gdzie są owce? Ej, naprawdę, nie wiem w ogóle czy są... Ej, słyszałem pająka. Proszę, to nie zabijemy pająki i zrobimy sobie tego z... Wiecie, z czego? Z nici zrobimy sobie wełnę, bo też się da. Dobra, wypadła nam nić. Zabijmy tego zombiaczka, kurczę, który tutaj nam psuje rozgrywkę. Ja postaram się w programie, znaczy później jak będę montował, rozjaśnić to tak, żebyście cokolwiek widzieli, chociaż widzę, że o nie, ma bardzo mało widać. Zabijmy tego pająka. O nie, jakieś lagi serwera, coś się dzieje niedobrego. Dobra, tu, zabijmy cię. O dobra, mamy troszkę, wypadło nam więcej tego niż normalnie wypada. Więc już jesteśmy troszkę do przodu, ale jest strasznie ciemno. Ja myślę, że się wkopiemy gdzieś w ziemię. Oła, o nie, teraz tu już na pewno się musimy wkopać. O, dobra, jesteśmy bezpieczni. Dobra, wkopmy się jeszcze bardziej. Tutaj coś przynajmniej, o nie, blokują nam się bloki, cofki jakieś niedobre są bardzo. Dobra, dajmy sobie tutaj pochodnie. Teraz cokolwiek widać chociaż, więc dobrze. Musimy poczekać, aż będzie chyba dzień, bo no niespecjalnie nam to teraz się uda chyba. Czekajcie, zróbmy sobie tak, żebym widział po prostu, kiedy będzie dzień. Ja chyba po prostu zrobię cięcie i widzimy się zaraz, jak po prostu będzie już dzień. Dobra, słuchajcie, jesteśmy, już jest dzień. Już widzę, że tutaj jest dobrze, więc możemy rozwalić w sumie tutaj tą pochodnię. Słyszę, że się palą. O nie, mordo. Przepraszam, ale to było bardzo niedobre, żeś tutaj przyszedł na mnie. Dobra, mamy dzień. Już cokolwiek widać, więc jest dobrze. Musimy znaleźć tą owcę. O nie, wiedźma tu jest. Ajajaj, dobra, teraz to nie chcę się z nią bić za bardzo. Niespecjalnie. O, jak rzuciła, nie trafiła sobie, ale dobrze. O, są psy. Kurczę, proszę, ja tak bardzo potrzebuję owiec. Tak bardzo potrzebuję. Ile mamy? No, na jedną wełnę mamy tylko tego. Nici. No nawet nie na jedną, bo brakłoby nam. Dobra, liczę na to, że tutaj gdzieś będzie coś. Proszę. O nie, tu są jakieś dinozaury. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakują. Taką mam bardzo szczerą nadzieję. No nie wierzę w tego farta. Dobra, mamy owce. Dobra, są owce. I to jeszcze ich tak dużo... Tu w ogóle... Dobra, jesteśmy uratowani. Mamy tak naprawdę już wszystko, żeby przeżyć tutaj. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Patrzcie, ile mamy wełny. Sześć wełny. To jest super. Dobra, zabijmy sobie jakąś kurę też. W sumie to nawet wszystkie bym zabił. Chodź tu. Dobra, zabijmy w sumie wszystkie te zwierzęta, bo tutaj na pewno nie wrócimy. A przydaje nam się żarcie z nich, które wypadnie. Bo musimy tutaj jakoś przeżyć. No jak widzicie, tutaj jest, no już, no nie jest ciężko. Znaczy nie jest łatwo, chciałem powiedzieć. Ponieważ no nie mamy totalnie nic, a jesteśmy tak naprawdę na w nowym miejscu. Zostawiliśmy wszystko na Palionowie i tutaj już nic nie ma. Więc musimy sobie na nowo uzbierać te wszystkie rzeczy, więc będziemy musieli też pójść do kopalni i tak dalej. Więc na pewno będą też streamy z tego serwera tutaj właśnie z grania tak naprawdę w
na modzikach, to myślę, że będzie całkiem sympatycznie tutaj się nagrywało. I mam nadzieję, że też chłopaków za niedługo znajdę, no ale to niestety musimy się jakoś odnaleźć, bo nie mamy ze sobą kontaktu od tamtego czasu i bardzo trudno nam się je skontaktować. No i nie mamy po prostu kontaktu, urwało się, koniec, więc musimy jakoś się znaleźć tutaj na tym świecie, mam nadzieję, że nam się to uda. Dobra, zabijmy jeszcze kilka tych kur, żeby po prostu mieć żarcie i wróćmy po prostu do naszej, do naszego miejsca osiedlenia, ponieważ tam, kurczę, ile tu jest tego, dobra, wrócimy sobie tu jeszcze później, chyba rozwalę jeszcze te tylko tak na szybko, zaraz mi się zniszczy miecz i później nie będę miał już czym walczyć. O właśnie, no i wykrakałem, dobra, wyjdźmy stąd, poszczęściło się wam. Dobra, lecimy z powrotem. Mam nadzieję, że będę pamiętał mniej więcej tą drogę, żeby wrócić. Zebrałbym sobie po prostu może troszkę drewna, żeby mieć na crafting i zrobić sobie łóżko, jakby nas została noc, to żebyśmy po prostu mogli, wiecie, już od razu pójść spać. Dobra, dajemy crafting, robimy tak, mamy białe łóżko i teraz robimy tradycyjnie, tak jak ja to zawsze robię, pomarańczowe wyro. No i jest dobrze, teraz się czuję bezpieczny, teraz już czuję się jak w domu. O! No niestety. Wywaliło mi Minecrafta, więc chyba to jest znak, że trzeba skończyć odcinek już na dzisiaj. No i trudno, już nie chce mi się tego włączać na nowo, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i do jutra, do następnego odcinka właśnie z tej gry, znaczy z tych modów, bo teraz gramy sobie po prostu na modach z dinozaurami, cofnęliśmy się w czasie do prehistorii tak naprawdę, więc po prostu, no mam nadzieję, że wam się podobają takie odcinki. Mamy lekkie problemy z tym serwerem, ale mam nadzieję, że to się wszystko za niedługo ułoży. Tyle. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia już jutro o godzinie 19:19. Na razie. Pa, pa.